Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym moim filmie z programu GRET na e, moim kanale na YouTubie. Mam na imię Alicja i jestem karpetytorem online z przedmiotów ekonomicznych. jak e, Z takich przedmiotów jak badania operacyjne, statystyka matematyczna, opisowa, ekonometria, e, finanse przedsiębiorstw, badania operacyjne i wiele innych. Całość od mojej oferty możecie znaleźć na zadania projekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, możecie od razu pisać na adres mailowy zadania projekty małpow.pl wraz z załącznikami, a gdy będę miała możliwość, na pewno do Was odpiszę. Dzisiaj Wam chciałam pokazać z programu Gretel coś takiego jak zamiana struktury danych, to znaczy jeżeli na przykład tak jak tutaj macie dane zaimportowane jako szereg czasowy, czyli pochodzą dane z określonego z zakresu czasowego, a uważacie, że to jednak są dane przekrojowe, bo się po prostu źle zaimportowało dane, to wchodzimy po zaimportowaniu i zapisaniu takich danych w element menu dane, struktura danych, i teraz musicie wybrać, czy mają być to dane panelowe, czy jednak przekrojowe. Jeżeli teraz zaznaczycie tutaj kółeczko z szeregiem, czy tak, z danymi przekrojowymi, to możemy potraktować, że. Mamy ileś obserwacji, a nie e, jedną obserwację z jakiegoś szeregu czasowego. Więc jeżeli teraz klikniecie dalej, to teraz już dane, które były wcześniej traktowane jako miesięczne, zostały potraktowane, że pochodzą na przykład z jednego miesiąca, a y, zbadane zostały 24 jednostki z tego jednego momentu czasu, więc e, na ten i możecie oczywiście Ctrl S kliknąć, wtedy na pewno e, wasze dane zostaną już zapisane i nie ma tej gwiazdki, że zda, zmiana została niezapisana kończę omawianie tego zadania. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować w zakresie swojego projektu, czy zadania z ekonometrii, możecie od razu mailować na zadania projekty Ja Was zapraszam do subskrypcji czy kanału, czy filmu. Udostępniajcie moje filmy znajomym, umieszczajcie na forach internetowych. Korzystajcie z całej udostępnionej przeze mnie wiedzy korzystajcie z tych playlist, które staram się przygotowywać i pozdrawiam was serdecznie. Rozwiązujcie jak najwięcej zadań, liczcie jak najwięcej zadań, czy klikajcie po prostu w programie Gretel.